Przepraszam. W dzisiejszym odcinku dołączyłem na serwer mojego kolegi Capybara Drop SMP. I jest to chyba. Zastanawiacie się, dlaczego ja mam 70% celesty. Wszystko zaczęło się tak. Że kiedy ja się pierwszy raz tu pojawiłem, to było wczoraj, to wtedy. Tak, ale wtedy 3 razy zginąłem i straciłem 10% swoich statystyk, więc. Więc troszeczkę mam jeszcze spina i mam nadzieję, że zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i polecie na komentarzu do Robux. A w dzisiejszym odcinku obronimy wioskę i po prostu no tyle, więc dostałam od niego też mody, więc spróbujemy te mody i zobaczycie, co się da. Bo on tam mi moda, mój kolega, właściciel tego serwera, i dzięki temu Anto i pewnie znacie Olivera, a to właśnie on jest Manik Słodzek, więc też zobaczcie jego konto Minecraft i na pewno jest fajny. Więc okej, już zbliża się noc i nie musimy sobie bronić, bo Olivera, jak wiecie, budował to, ale właśnie w dzisiejszym odcinku chcemy wybudować sobie. Tak więc uwaga, zobaczamy sobie Game of Creative. I szukamy obsydian, więc mamy ten obsydian, klikamy sobie z tego kwiatka i też weźmy krzesiwo, więc mamy to krzesiwo i zobaczymy, co tutaj się da. Ok, więc podoba się tak, tak, tak i tak, i jeszcze tak, tak, tak i i też się robiło właśnie tutaj pod spodu. Pam, 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 pam. Więc uwaga, odpalę krzesiwo i idziemy do endu. I okej, jak już jesteśmy w tym endzie, to znaczy, jak wiecie, weszliśmy do endu. Ja zmienię sobie na Game on Survival. Więc zmieniamy Game Mode Survival. Więc okej, zmieniamy sobie na Game Mode Survival i mamy dosłownie dobrą ochronę, więc sobie weźmiemy. No i sobie tutaj pójdziemy, więc. Więc okej, jesteśmy na jakimś innym biomie i trochę ten wygląda o wiele inaczej, więc lećmy do góry. Kurde, pewnie bym wpadł do lawy, dobra. To wejdźmy do tego punktu i spróbujemy polecieć, więc. Okej, widzę już pigmenów, więc. Więc idziemy patrzeć i zobaczymy, co się da. Okej, więc. Dajmy i pyk. Więc walimy tego świniaka, więc. Spróbujemy go walnąć, więc mamy ławce potworów i zabijamy też takich innych, więc zabijemy pigminów, bo oni są oczywiście źli, ale też może się z nimi wymieniać, więc załatwiliśmy drugiego, teraz załatwimy tego trzeciego. No i jak widzicie, właśnie tutaj załatwiam, więc to jest dużo nawet tych pigminów. I tutaj jest dużo tych pigminów, więc. Więc walczymy z nimi i uwaga, widzę, tam jest już, więc. Opa, więc spadł, dobrze, więc. Więc spadł. Więc też teraz sobie tak, więc pyk, załatwiamy tych pigminów, więc. Więc pyk, 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 ten też jest załatwiony. I też chciałbym załatwić tego, a wiecie, po co ja tu przyszedłem? Żeby właśnie zobaczyć jakiś spawner, bo. Bo chciałbym zdać tą legendarną fortecę, więc on jeszcze tu nie spadł, ale z nich spadł, więc. Masz crafting? Nie mam. I właśnie w tym. What? Gdzie on poleciał? A, tam, okej, więc. Więc, okej, dolecimy do niego. Okej, więc idziemy do portalu i dostajemy się na małego świata. Na razie, co udało nam się zrobić, to zabić parę pigminów.
co? Czemu my się znajdujemy w... tu? Czemu my się znajdujemy tutaj, ale okej, sporo trochę wygląda jakaś dziwnie, więc chodźmy. Dobra, mam totę, dobra. Nie, 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 no kurde, co tutaj się dzieje? Dobra, ja lecę, ja lecę. Kurde, ja nie wiem, co się dzieje, co? Jest to siarczuk energii kinetycznej uciekając przed zombie. Niestety straciliśmy bez statystyki i teraz mamy 60% statystyki. To jest zła informacja, bo ponieważ jeżeli stracimy, to staniemy bana. Więc idziemy tymi drzwiami, no i niestety ja zginąłem. Więc zawieszę niestety zginąłem. Tak, to jest tyle zgin. What? Co jest? Gdzie on? Okej, więc... więc zmienimy na Game Mode Creative. No i teraz musimy poszukać takiego stolika, żeby podpasował, więc oj, co nie ja zniszczyłem ten? Więc uwaga, teraz musimy znaleźć taki bloczek specjalny. Więc szukamy tego bloku. To nie jest ten blok, ale okej, więc musimy znaleźć taki specjalny enchant, który nam pomoże zenchantować te, a nie więc. Więc to jest szukaj i enchant. No, chodzi o taki stolik. Więc uwaga. Mamy stół do zaklinania, więc to jest tamten stół. I zobaczymy też lazurytu, więc więc potrzebujemy lazurytu, więc weźmiemy swojego 64. I po pierwsze musimy sobie skaptować, bo wtedy będziemy mogli załatwić i to będzie najlepsze, trzeba wybrać jak najlepsze. Więc mamy to. Więc pyk. Więc teraz też musimy włożyć miecz, więc miecz. Po pierwsze potrzebujemy miecz i netę. Więc mamy pyk. 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 I pyk, więc idziemy tutaj. Włożymy ten lazuryt. Włożymy mieczek i zobaczymy, co się da. Ostrość 1, więc weźmiemy 5 i mamy ostrość 1. Więc ulepszyliśmy sobie i no bardzo fajnie. Tutaj wybierzemy ochrona 1, więc mamy ochronę 1. Teraz te powiem na początek, więc ochrona 1. To weźmiemy sobie też ochrona 1. I te buty weźmy sobie. Ochronę przed pociskami, więc mieliśmy sobie i teraz skaptowaliśmy właśnie sobie najlepsze zbroje, więc zakładam to. No i teraz sobie zmieniam na Game Mode Survival. Więc teraz mamy te przetrwania i mamy teraz najlepszą zbroję. Ale zapomniałem, że to dodałem, więc Game Mode Creative. Więc teraz totem. I weźmiemy sobie raz, dwa, więc weźmiemy tutaj sobie weźmiemy ten totem i tu też, więc zmieniamy sobie teraz na Game Mode Survival. No i zmieniliśmy na tym Survival, więc teraz, what tutaj robi pająk? Idź, pająku, no, nie no, super, pająk, oczywiście, osiągnijcie. O nie, szkielet! Dobra, zabiliśmy tego szkieleta, więc... A jeszcze 60% statystyk, to nie najgorzej, ale najgorzej jest to,
że nie jesteśmy tacy szybcy, jak mieliśmy kiedyś 100%, więc teraz chciałbym pójść sobie do Netheru i zobaczymy, co tutaj się da. Okej, okay, jest szkielet, więc była idealna szansa, żeby go załatwić. I teraz pójdziemy sobie do Netheru. Widzimy się, jak już będę w Netherze. Okej, okay, już jestem w Netherze i muszę uważać na ten ogień. Więc tutaj było strasznie dużo ognia, jak widzicie, więc... Ja więc zobaczymy, czy są to potwory właśnie. Więc okej, okay, tutaj jest lawa. Ten nowy Nether jest nawet niezły. Ale okej, okay, idziemy szukać tej fortecy, która by nam się przydała. Więc idziemy i tu jest lawa, więc przeskoczmy nad nią. I tu niestety opadamy, więc skaczemy nad tym i wracamy się. Gdy ja to zauważyłem, to niestety musiałem się wracać. Gdyż po pierwsze, nie było tam żadnego przejścia, po drugie, bym zginął, gdybym nie uważał. Więc zauważyłem pigminy, więc szedłem dalej. Teraz się totalnie zgubiłem, więc po pierwsze musimy iść do portalu, o już zaraz są portale, więc idziemy do portalu i widzimy się, jak już będę tam, więc okej, okay. Niestety, ale zjawiłem się w tym samym miejscu, co wiem, co what, co to jest za miejsce. Okej, okay. To miejsce jest trochę sas. Ale w tym miejscu właśnie nie załatwiły te potwory. Więc naprawdę to jest set i... No nie, zobię. No super, no... No co za potwory! Nie no, cztery zombiaki uwzięły się na mnie. Chodź, muszę uciekać, kurde, muszę uciekać. To jest naprawdę złym pomysłem i... Ale za to pojawiliśmy się w takiej ładnej kopalni. I kurde, one mnie gonią, nie żartuję, naprawdę mnie gonią. Więc okej, uciekamy już, na szczęście za nami. Jak widzieliście, prawie by mnie załatwił potwory. Ale też miałem plan, żeby się jako stąd wydostać, więc... Więc spróbowałem podpiąć się wodą. I pomyślałem, że tam do... Zawijam się na drugim terenie, ale niestety nie wiedziałem, co to jest za teren. Więc totalnie zgubiłem się, ale wpisałem Game Mode Creative. Jeszcze raz Game Mode Creative. Więc zmieniłem na tryb kreatywny. I musiałem użyć cheatów. I nie wiedziałem, gdzie się znajduje. Ale gdzieś pewnie niedaleko, więc... Ale może się opłaca. Wow, co to jest? Są jakieś ośmiornice. A już. F1 znika, o widzicie? Więc spróbujemy też na naszym starym Minecraftie tak zrobić, więc... Naprawdę, więc... Kurde, ja się zgubiłem. Zgubiłem się i... Musimy lecieć do góry, więc... Więc zacząłem się kopać i dowiedziałem się, że to jest bardzo głębokie miejsce, więc... Wyszedłem z morza. Nie wiadomo, gdzie się znajduje wioska. Ale jedno było pewne. Więc okej, widzę tą wyspę i tak, to jest ta wyspa, okej, więc pójdziemy do mojego przyjaciela i naprawdę będzie fajnie, więc weźmy sobie też elytrę, bo ta to jest najważniejsza elytra. Elytry, więc weźmiemy sobie elytry i fajerwerk.
Fajerwerk. Więc weźmiemy w sumie stack. Myślę, że tyle nam wystarczy. Weźmiemy do swojej tyle, to widzimy się, jak to zrobię. Okej, ja już mam stack. Z tej kurzy nie potrzebuję, ale nazwijmy sobie na Game Mode Survival. Ja sobie ty przetrwania i ja nie wiem, co sobie w tym odcinku, ale dzisiaj odcinku będą uciekły taniec. Nie, jeszcze nie wchodzimy, więc musimy Game Mode Creative. I potrzebujemy też pochodni. Więc jaka pochodnia? Weźmiemy po prostu zwykłą pochodnię, więc nie potrzebujemy na jest testu. Wpisujemy Game Mode Survival i idziemy zawołać naszego przyjaciela. Żartuję kolegi, więc badamy to i idziemy do niego, więc napiszę do niego, czy chciałby iść. Słuchaj, chodź ze mną do Netherfu, żeby odszukać tą twierdzę Netheru. Chodź ze mną do Netheru, żeby... Halo? What? Go nie można bić! Holol! Dlaczego ja go nie mogę bić? Czy to jest jakiś breaking czy co? Ale niestety Elytra nie chodzi mnie za dobrze, ale przynajmniej będę miał gdzie latać. Halo, idzie ze mną czy nie? Dobra, będę musiał niestety sam odszukać, bo on oczywiście nie chce. Więc ja nie wiem, co się z nim dzieje. Ale chodźmy. I wejdziemy sobie do Netheru. Więc weszliśmy już do tego Netheru. Więc muszę zapamiętać, gdzie to jest. Więc okej, idziemy tutaj, więc mamy fajerwerki. Więc okej, przeleciałam się i dodałem do jakiejś takiej wyspy, z której nie wiadomo czemu spływała lawa i też to mnie strasznie zaciekawiło, więc okorzyłem jeszcze raz i niestety odebrałem sobie dwa serduszka i my się nowo zregenerowały i dalej poszedłem w tą stronę i niestety tam Nether się kończy, więc będę musiał znowu się wrócić. To naprawdę jest dobry pomysł, więc będziemy niestety musieli się wrócić, więc wracamy się i... Nie, złodułem w lawie! Mam totem! Dobra, muszę wziąć totem, dobra. Kurde. No kurde, niestety, ale zostałem strapowany i ten efekt okazał się, że jest niedługi, więc niestety nie mogłem sobie poradzić i sprawdziłem, czy mam jakieś boki. Jedyne co mam, to jak to stół, to zawieszenie, więc postawiłem sobie stół i to jedynie mi to dało. Niestety, ale zostałem strapowany i nie mogłem się z tego dostać, więc zacząłem rozwalać ten blok, co łatwo było. Więc rozwaliłem ten blok i wydostałem się. Prawie by zginął, więc wiecie, jak trudno było tutaj przetrwać. Po prostu trudne. I ja nie wiem, czy ci oszaleli troszeczkę z lampą, czy ja oszalałem, ale... No pytanie, ale ja nie pamiętam, gdzie to jest, więc... Leciałem sobie fajerwerkami. Więc zobaczyłem, więc rozglądałem się, gdzie jest ten dodo, więc napisałem mojego przyjaciela. Możesz mnie tepnąć? A no tak, napisał za no.
Kurde, i niestety straciłem tylko sercelec. Zostałem uwięziony w Netherze na tyle wynika. Okej, on mnie teleportował, więc to było naprawdę ciężkie i jeszcze raz na lepsze. Chodź do Netheru. Chodź do Netheru, więc żeby odszukać twierdzę. Więc ja myślę, że to dobry pomysł, bo będzie potwora, nie będzie się chciało wracać, więc poszedłem do Netheru, żeby zobaczyć, czy on tam naprawdę jest. Więc rzeczywiście tam on jest. What? Proszę bardzo! No, czyli one nie są złe, ale... No hej, coś mi dał i... Wow, wywinił się z nimi za nić! I wow, nie złoty jest nawet tego Minecrafta, ale... Ale okej, chodź. Wiesz, gdzie jest ta twierdza? Wiesz, gdzie jest ta twierdza? Halo? Nie wiem, No to nie wiem. To leć. Będę za tobą leciał. Będę za tobą leciał. Wow, co to są za części Netheru, ale okej. Zacząłem poszukiwania i ten Nether nie jest jakoś specjalnie wielki. I zagłębiłem się w jakiś razem ten Nether, gdzie za sobą dotarłem się, nie mogłem oczywiście tego znaleźć. Więc o, ten... Wow, chciałem uzyskać totem, oczywiście totem, więc... Więc zacząłem rozwalić bloki. Więc rozwalałem. I wiedziałam, że to zajmie długo. Zaraz dednę i idę na spawna. Więc niestety, ale muszę się wydostać, ale ja nie wiem totalnie dostać, więc... Okej, mod... Kreatywa. Typ mnie. Dobra, więc to jest szalona przygoda w Netherze, no i mamy się wioski, ale zaraz zjedziliśmy trochę Netheru, no i ocena o tym Netherze, że trochę zmienił się ten Nether i jest jedna z takich wersji, która jest bardzo trudna, więc włączyłem sobie tryb kreatywny, więc i zacząłem szukać. Nie kłamałem, że wejdziałam, bo naprawdę chciałam, ale poszukałam innego przyjścia. No wiecie, dalszej drogi i szukałam po prostu dalszej drogi. Niestety to chyba był już koniec, bo oczywiście kończyły mi się tutaj wyjścia, więc ten jeden nie jest jakiś wielki, ale za to fajny, więc naprawdę nie wiem, jaką cenę dać, ale ten jeden troszeczkę jest. Troszeczkę nie wiem, jak się płać Netherem, bo oczywiście Nether jest trochę inny, ale stylem powiem, bo... Więc Nether trochę jest inny, jak ocenić jest też niesamowity. No więc zacząłem dalsze szukanie twierdzy i na to wynika, że tutaj nie, więc zacząłem żyć z jakiegoś spokojnego punktu. Więc te piny. TPS smoczek 1-3. No fajnie, my jesteśmy teraz inaczej na wyprzetrwania. No i kurde, niestety, ale tak więcej może K
Kremo, Survival. Tak miał. Więc to był odcinek jak na to i szalony przykład. I mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. Zostawcie łapkę w górę i widzicie w jutrzejszym. Trzymajcie się i pa pa.